nie odroczę ci na 3 miesiące ZUS. No fajnie, tylko za 3 miesiące będę musiał zapłacić za 3 miesiące. To ja kompletnie pójdę już pod wodę, tak? Tym bardziej nie wiadomo, czy w ogóle za 3 miesiące jeszcze będziemy. Zobaczymy. Słuchajcie, a powiedzcie mi proszę, Elu, to zacznijmy od ciebie. Czy, bo już wiemy, że hotelarstwo w zasadzie w ogóle nie może liczyć na pomoc rządu. Natomiast czy może liczyć na pomoc władz lokalnych? Jak to u ciebie, Elu, wygląda? Powstał taki projekt zorganizowany również z osoby, które pracują przy sztabie Gmina Przyjazna na Turystyce. I to jest różnie. Są gminy i u mnie w regionie są gminy, które bardzo pomagają. Chodzi tutaj przede wszystkim o umorzenie podatku od nieruchomości, odroczenie terminów płatności w spółkach zależnych od miasta, gminy, bo to też jest bardzo ważne. Woda, ciepło i tak dalej. I rzeczywiście tak jest. Myślę, że lokalnie o tyle nam jest łatwiej, ponieważ my lokalnie również funkcjonujemy. To są zazwyczaj duże przedsiębiorstwa, czy znaczące przedsiębiorstwa, czy w danym mieście, czy w danej gminie. Jest łatwiej rozmawiać bezpośrednio. Jest większe chyba zrozumienie. Ale prawda też jest taka, że jeżeli nie będzie zielonego światełka z góry, to też są samorządy, to też jest budżet, im jest po prostu trudniej podejmować te decyzje. Więc nam też zależy na tym, żeby to światełko z góry było, żeby czy wójtowie, czy burmistrzowie miast mieli łatwość podejmowania decyzji i pomogli dla tego lokalnego biznesu. Myślę, że to jest, tak jak już powiedziałam na początku, troszeczkę łatwiej niż w ogólnym tym rozrachunku ogólnokrajowym, na co ma wpływ rząd. A my do tego rządu się nie możemy dobić tak naprawdę, tak? Nikt nas tam nie słucha i nie słucha tego, co nie tylko ma branża hotelarska, ale w ogóle przedsiębiorcy, tak? Bo mówimy to o szeroko rozumianej branży, tak? Bo to, że my jesteśmy w hotelach, mamy podwykonawców, naszych podwykonawców nie świadczą usługi, im też jest dalej. I to jest tak jak Rafał powiedział, domino, to są naczynia powiązane. A te relacje lokalne, one mają jednak większy wpływ na to, co się dzieje i w czym mogą nam pomóc. I to się dzieje. Nie zawsze, nie we wszystkich, ale jeżeli nawet ktoś nie odroczył, a wszczął postępowanie z uwagi na podatek od nieruchomości, to myślę, że się zreflektował, bo takie też sygnały są z rynku, że i rzeczywiście są te działania podejmowane. Rafał, powiedz mi, czy ty u siebie, pytam głównie o Kołobrzeg, tak? Bo Warszawa to jest inna historia, ale w Kołobrzegu, czy hotelarze tam mogą liczyć na jakąś pomoc władz lokalnych? Pozwól, że nie odpowiem ci na to pytanie, dlatego że jeżeli miałbym powiedzieć pozytywnie, musiałbym cię skłamać. A nie chcę mówić nic negatywnego, dlatego że funkcjonuję na tym rynku. Oczywiście są działania, propozycje, no ale są też dziwne sytuacje, takie, o których powiedziała przed chwilą Ela, tak? Może nie w kontekście ściągalności podatków, tylko w kontekście, ponieważ ja jako Seaside Park jesteśmy jednym z niewielu hoteli, który jest otwarty w Kołobrzegu, no to jesteśmy niestety obiektem w ostatnim czasie wielokrotnych kontroli z różnej strony nacisków na to, żeby zamknąć działalność hotelową, żeby nie świadczyć tych usług. No dlaczego mam tego nie robić? Skoro mi państwo pozwala na to, to dlaczego ja mam tego nie robić? Tak? Dlatego wstrzymam się od tego, od tej odpowiedzi, pozostawiając wam domysły, dlaczego to robię. Dobra, nie będę żył, tak, rzeczywiście każdy, myślę, sobie może dopowiedzieć. Natomiast mam pytanie takie do was o politykę cenową. Czy weryfikowaliście swoje plany na wakacje i na jesień odnośnie revenue, przychodu i tak dalej, i tak dalej? Czy dzisiaj wasze oferty, które, nie wiem, no są na różnego rodzaju serwisach, czy na waszych stronach internetowych na pobyty, one uległy zmianie versus te założenia, które tworzyliście, nie wiem, z końcem roku, tworząc budżety na cały 2020. Czy póki co trzymacie się tych założeń, tych strategii cenowych? Elu. No to jest dobre pytanie, bo myślę, że czy nam się to będzie podobało, czy nie. Czego ja się najbardziej obawiam, to takiej wewnętrznej walki
z ceną. To nie ma nic gorszego, jeżeli zaczniemy walczyć po tej całej pandemii i za wszelką cenę ceną. Więc czy my dzisiaj zweryfikowaliśmy? Nie, dzisiaj jeszcze nie zweryfikowaliśmy, dzisiaj jeszcze obserwujemy. Na pewno zweryfikowaliśmy pakiety, bo one były rozbudowane i były... Więc je rzeczywiście w tym kontekście zmieniliśmy. Myślę, że to też jesteśmy w sytuacji takiej, że nie wiemy, kiedy do końca ruszymy. Przygotowujemy się na lato, ale my nic jeszcze o tym lecie nie wiemy i tak naprawdę to, co się wydarzy po 15 kwietnia, koniec kwietnia, co się wydarzy z pandemią, czy jaka będzie opinia i informacja publiczna przedstawiona, co się dzieje, myślę, że od tego też będą uzależnione ceny. Na pewno one będą bardzo w krótkim czasie i często zmieniane. To nie ma tutaj wątpliwości, będziemy reagować, przypuszczam, na każdy dzień i tak to robimy, ale już teraz będziemy wyczuleni, żeby rzeczywiście utrzymać, ale apeluję o nie, w cudzysłowie, zażynanie się ceną, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Walka ceną jest po prostu najgorszą walką, jaka może być chyba. Rafał, to samo pytanie do ciebie. No wiesz, kierunek właśnie, znowu głównie Kołobrzeg pewnie, tak? Bo Warszawa to chociaż też ten rynek się pewnie zmieni bardzo mocno. Ale... Bardzo mocno. No właśnie. Znaczy powiem ci tak, Rafał, ja bardzo chciałbym być w takim momencie, widzieć takie światełko w tunelu gdzieś tam daleko, że już mogę sobie planować, jaką będę miał cenę za 2 czy za 3 miesiące. Bardzo bym chciał widzieć tą sytuację. Na dzień dzisiejszy kompletnie. Nie wiem, co się wydarzy za miesiąc, za 2, bo nie wiemy, w jakim kierunku pójdzie ta sytuacja, którą nie mamy wpływu. Tak więc fajnie by było, gdyby tak można by było już sobie planować. Nie dotykamy kompletnie cen, bo to nie ma sensu dzisiaj cokolwiek forecastować, co będzie we wrześniu, w październiku. A zostawiamy to, co było, te ceny, te poziomy cen, które są. Te matryce cenowe i te bary, które są, to są, zostawiam je wprowadzone, które są. Ja przyłączę się do Eli. Koledzy, koleżanki, hotelarze, proszę was o to, współpracujmy ze sobą. Ja wiem, że jesteśmy na jednych rynkach, jesteśmy czasami się kopiemy po kostkach i ja wielokrotnie już takie sytuacje miałem, gdzie wojna cenowa kompletnie niszczyła rynek. Taką sytuację kiedyś miałem w jednym z hoteli w Trójmieście, który prowadziłem. Taką sytuację podobno mamy w Kołobrzegu, gdzie jest bardzo agresywna polityka cenowa. Bardzo was proszę, trzymajmy cenę, współpracujmy ze sobą. Jesteśmy przecież tak pozytywnymi ludźmi, tak fajnymi ludźmi, nie ma drugiej takiej branży, gdzie jest tylu pozytywnych, zakręconych wariatów, to teraz te nasze wariactwo zakręcone, złapmy się za bary i pójdźmy z tymi naszymi cenami, z tymi barami, pójdźmy razem. Nie walczmy ze sobą ceną, bo to jest najgorsze, co może być. Konkurujmy ze sobą produktem, a to jest fair konkurencja, ale nie idźmy, bo kolega na Bookingu ma 5 zł, to ja szybko pójdę do swojego revenue managera, żeby dał tam 10 zł taniej, i zaczynam od 350, a kończymy na 280, bo 15 razy w ciągu dnia została zmieniona cena. Błagam, odejdźmy od tego, zacznijmy funkcjonować na zasadzie wartości naszej usługi, naszego produktu, który mamy. Dbajmy o produkt, dbajmy o to, żeby w sytuacji, kiedy się rozluzują te pasy pandemii, a żeby gość, który do nas przyjechał, czuł się bezpiecznie, czuł się w fantastycznym hotelu. Dajmy pracować swoim własnym pracownikom na zasadzie takiej, żeby oni też mieli, bo oni mają teraz, jak ja słucham pracowników, jakie miałem pomysły w tej sytuacji kryzysowej teraz, to jest taka skarbnica wiedzy, to jest wartość każdego hotelu. Nie beton, nie szkło, nie marmury na ścianach, tylko ludzie, którzy są w hotelu. I też nie ci na samej górze, oczywiście są bardzo ważni, ale ci, którzy mają bezpośredni kontakt z gościem, z klientem, to jest nasze złoto, które musimy teraz dbać, nasze rodowe, że tak powiem, srebra i złota. Słuchajcie, to mam prośbę do was tak na zakończenie, gdybyście powiedzieli, jak wy tak prywatnie sobie radzicie z tym, no bo na głowach macie bardzo dużo i to są stresujące i dołujące sytuacje.
No to jakie macie sposób na to, by jak już wychodzicie z tych murów, przestajecie odbierać telefony, nie wiem, przeglądać portale, telewizję, inne rzeczy i tak dalej, to jaki odskoczni sobie, jaką znajdujecie odskocznię? Rafał, to ja wiem, to w zasadzie przewidywalna. Podobna do twojej, podobna do twojej. Tak, Elu, jak ty sobie z tym radzisz, powiedz mi? No telefon odbieram cały czas, więc to jest jedno. Przestałam biegać, zawsze biegałam o 5 rano, przestałam, bo od 4 piszę maile, więc troszeczkę tej pracy mam więcej, ale proszę Państwa, jest źle, jest ciężko, uśmiechajmy się do siebie, po prostu się uśmiechajmy, to rozbraja wszystko, wszystkie nerwy, złość, lepiej się wtedy pracuje, lepiej do tego podchodzimy. To jest tak, ja mam taką dewizę, że czasami trzeba sięgnąć dna, żeby się odbić. W próżni nie można się odbić, a z dna się można odbić. My tego dna dotykamy za moment i myślę, że będzie dobrze, musi być dobrze. My, jeżeli to ruszy, tak jak Rafał powiedział, nasi ludzie, to jest skarbnica wiedzy, pomysłów na to, żeby jak zrobić inaczej, jak inaczej przedstawić ofertę, jest mnóstwo. Wykorzystajmy ten czas pozytywnie, nie rozmyślając, co nam rząd już dał, co nie, tylko myślmy do przodu, jak mamy własne biznesy tworzyć na nowo, jak je bronić, jak dbać o nie, dbać o naszych ludzi, bo to oni, ci nasi ludzie to tak naprawdę nasz biznes. I tyle, nie walczmy ceną. Jeszcze raz to powtórzę, bo to jest bardzo ważne, nie walczmy ceną, bo to jest najgorsza rzecz, która się może wydarzyć, a patrzmy do przodu i walczmy o nasze zakłady pracy. Rafał, i o naszych ludzi. Tak, Rafał, to pytanie do ciebie, o której ty biegasz w takim razie? Ela, o 5 standardowo, ale teraz już nie, bo o 4 piszę maile. A ty od której piszesz maile i o której biegasz? Ja akurat biegałem teraz przed chwilą, ale rano dzisiaj o 5 to byłem na rowerze, tak więc trochę inaczej. Natomiast ja pomiędzy pracą, jak czytam Librusa, to wybucham prawie, jakby dostaję kolejną wiadomość z Librusa, co moje dziecko musi zrobić, to po prostu mi się włosy stają dęba, ale staram się być dobrym, przykładnym tatą, nauczycielem, chociaż wybucham strasznie i wtedy uciekam do pracy. No ale tak naprawdę już całkiem na poważnie, wiecie, tego się nie da odseparować. Nie można wyłączyć się z bycia hotelarzem i przejść na bycie rodziną. To nie jest, bo to hotelarzem się jest z pasji, tak? A to zawsze będzie się ze sobą łączyło, pokrywało i ze sobą się mieszało. Nie da się wyłączyć głowy. Można wyjść, tak ja proponuję, masz gula, wkurzenie. No, jak ja dzisiaj oglądałem to, co się działo w Sejmie, to musiałem wyjść pobiegać, żeby ujść ciśnieniem, tak? Żeby to zrobić. Tak więc dbajmy o siebie, dbajmy o swoją kondycję fizyczną, o zdrowie wewnętrzne, psychiczne też bardzo ważne. Ale też dbajmy, co jest niezwykle istotne, ważne teraz właśnie, wiem, że trochę górnolotnie to zabrzmi, ale o nasze rodzinki, bo to teraz jest ten czas, kiedy jesteśmy z nimi właśnie fajnie i ja kompletnie poznaję swoich dwóch chłopaków, teraz stoją tutaj, się śmieją ze mnie, ale poznaję ich kompletnie na nowo, są fantastyczni, ale no, mówię, to co jest ważne, to nie starajmy się robić teraz czegoś na siłę, żeby zrobić cokolwiek, zróbmy coś, żeby nie siedzieć, nie, spokojnie. Tutaj ktoś bardzo fajny komentarz przed chwilą napisał. Słuchajcie, jakoś się to ułoży. Maja Wiktorowicz, wszystko się ułoży. Wszystko się ułoży, pamiętajmy, że to, ale nie ułoży się samo. Maja jest moja. Wiesz, Maja jest moja, Rafał. Pozdrów ją gorąco i serdecznie. To naprawdę bardzo fajny komentarz. To są trzy słowa. Wszystko się ułoży. My mamy na to wpływ, jak to się ułoży. Dbajmy o siebie wzajemnie, nie tylko w domu, o nasze rodzinki, ale przede wszystkim o nasze drugie rodzinki, czyli te rodzinki hotelowe, czyli naszych pracowników. Bo to jest najistotniejsze w... Nie, Filipku, ja nie potrzebuję dla ciebie. To jest najistotniejsze w tym, co... w tych trudnych czasach, które teraz są, no bo to nie są łatwe czasy. Słuchajcie, to jeszcze właśnie na koniec poruszyłeś temat pracowników. To co chcielibyście swoim ekipom, zespołom przekazać? Elu. Ja to dziękuję za dzisiejszy dzień przede wszystkim, bo to był bardzo ciężki dzień. Co ja im mogę przekazać? Że uwielbiam ich. Po prostu, zwyczajnie uwielbiam. Uwielbiam z nimi pracować, uwielbiam się na nich złościć, oni na mnie. Jak chodzą, innymi drzwiami wchodzą, że jak już widzą, że ja na szpilkach nie stukam, to znaczy, że mam pewnie zły dzień i mnie omijają. I do takich czasów wracajmy, żeby wrócić w szpilkach, a nie w innych butach płaskich, że dzisiaj jest tak wygodniej.
i że trzymam i za nich przede wszystkim kciuki i że jak wszystkie ręce będą na pokładzie, to damy radę po prostu. Rafał? Ja się podpisuję po tym, co powiedziała Ela. Mamy tak fantastyczną ekipę. Oczywiście, patrząc na kilka ostatnich lat, to bardzo trudno było, ten rynek pracownika był bardzo trudny, niemniej jednak nam się udało w tak trudnym rynku, jakim jest Warszawa, utrzymać w znacznej większości ekipę od otwarcia, czyli przez ostatni rok. W Kołobrzegu także mamy bardzo wiele osób, które z nami pracują